Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Przemyszowie i Leśnicy zostały nagrodzone Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Te trzy domy zmierzyły się bardzo mocno z pandemią. Również w czasie pandemii tam pracownicy w szczególny sposób się zaangażowali. Nawet byli tacy, którzy mieszkali gdzieś tam po to, żeby wyciszyć te wszystkie zagrożenia, które wiązały się z koronawirusem. Także jestem jako starosta dumny z tego, że te dwie jednostki dostały takie wyróżnienie na skalę wojewódzką. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Nauka i Innowacyjność otrzymało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy dużą szkołą, największą szkołą zawodową w województwie opolskim. Prawie 1200 uczniów, 12 zawodów technikum, kilkadziesiąt zawodów branżowej szkoły pierwszego stopnia. Trudno nie być innowacyjnym, jeżeli chcemy to wszystko pokazać i sprzedać. Dbamy o to, żeby szkolnictwo zawodowe, branżowe w tej chwili się bardzo dobrze kojarzyło. Żeby społeczeństwo rozumiało, że istnieje potrzeba właśnie kształcenia w tym, bo tak rynek pracy mówi, to my chcemy absolwentów branżowej szkoły, my chcemy absolwentów technikum. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Załoga – Wspólny Sukces powędrował do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Przemyszowie i Leśnicy. Była to nagroda za przeprowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez okres pandemii. No niestety nie uniknęliśmy zakażeń, ale udało nam się ten okres dość dobrze przetrwać i nie mieliśmy dużych strat. Pomysłem i chyba najskuteczniejszym było to, żeby zostać z mieszkańcami przez okres 2 tygodni i wygasić ogniska zachorowań. Było to dla mnie bardzo budujące i tak naprawdę pokazało mi, z jakimi ludźmi pracuję. Pomimo to, że różnie bywa w pracy, to jednak w sytuacji kryzysowej nie zawiedli. Czyli takie anioły? Ja mówię, to są anioły bez skrzydeł. Laury umiejętności i kompetencji są podziękowaniem dla nieprzeciętnych osobowości, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączają się w proces tworzenia gospodarki rynkowej. Nagrody wręczono już po raz 21.